Hej Kochani, to hulaj dusza, a wysłuchacie kolejnego podcastu na tym kanale paranormalnym. Co za tym idzie, muszę wam powiedzieć o czymś ważnym, mianowicie doszłam do wniosku, że podcasty będą się pojawiać również i na tym kanale. Postaram się publikować je raz w tygodniu we wtorki lub czwartki. Wiem, że dzisiaj jest środa, że słyszymy się w środę, ale to jest wyjątek. Bardzo się cieszę, że poprzedni materiał spotkał się z takim miłym przyjęciem, mimo tego, że przez dwa lata nie nagrywałam. Niezmiernie mnie to cieszy. Cieszy mnie też również, że są wśród Was osoby, które interesują się taką tematyką, tak samo jak ja. Czytając wasze komentarze, doszłam też do wniosku, że, moi drodzy, wraca seria z historiami widzów. Troszeczkę czułam się wcześniej no, nie do końca dobrze, że cały kontent opierał się na tym, że czytałam wasze historie i je komentowałam. Ale na podstawie waszych komentarzy e, piszecie mi, że wielu osobom to pomogło, wielu osób też było zainteresowanych tymi historiami. Dlatego też uznałam, że raz na jakiś czas historie widzów tutaj się pojawią. E, co nie zmienia faktu, że w przewadze chciałabym publikować sprawy paranormalne, historie takie jak właśnie ta, którą Wam dzisiaj też opowiem. Zauważyłam, że tych spraw jest o wiele więcej, niż mi się wcześniej wydawało. Zobaczymy też, jak ten kanał będzie działał, jak będzie funkcjonował, jak się rozwinie. Dlatego też daję sobie czas do końca tego roku, do grudnia. Postaram się do tego czasu systematycznie publikować podcasty. Zobaczę też, jak mi idzie łączenie obu kanałów, bo dla tych, którzy nie wiedzą, prowadzę też kanał z historiami kryminalnymi, jest to podcast Hula i Dusza. Tam materiały pojawiają się dwa razy tygodniowo, tutaj będzie raz tygodniowo, więc też zobaczę, czy, czy doba, która ma 24 godziny, mi starcza. Tyle w ramach trochę, być może, przy długiego wstępu. Chciałam Wam tylko powiedzieć, że mail, na którym możecie pisać swoje historie, znajduje się w opisie. Jest to piekła podłoga. Nie ma małpaonet.pl, o ile dobrze pamiętam. Jak nie, no to oczywiście ten mail będzie i przypięty w komentarzu, i będzie on w opisie. Serdecznie Was zachęcam do podzielenia się swoimi historiami. Jeżeli zbierze się ich wystarczająca ilość, to już myślę, że kolejny podcast będzie opierał się właśnie na historiach Kolejny odcinek. Pytałam się też was ostatnim razem, co sądzicie o takim nagrywaniu z tajemniczą aurą, z jakąś muzyką w tle. Też nie ukrywam, że poprzedni materiał czytałam z kartki, czyli to, co było jeden do jeden, to, co wcześniej napisałam. Jak wiecie, na swoim głównym kanale z całą pewnością tak nie nagrywam. Chciałam zrobić coś innego, mało rozmaicenie, ale na podstawie Waszych komentarzy doszłam też do wniosku, że chyba wolicie taką formę zwyczajną, opowiadaną, bez czytania z kartki, bardziej, że tak powiem, na ludzie, chociaż nie wiem czy to jest odpowiednie stwierdzenie co do tematyki takiej, jaką nagrywam, no ale oczywiście wzięłam do serca Wasze uwagi i. Dzisiejszy materiał będzie już taki jak zawsze, czyli bez czytania z kartki. No cóż, moi drodzy, teraz tu ten wstęp jest naprawdę bardzo, bardzo długi, niczym gąsienica, dlatego bez zbędnego przeciągania zapraszam do słuchania. Dzisiaj opowiem wam historię Jackie Hernandez i domu w San Pedro, który najwyraźniej skrywał ogromną tajemnicę. Na samym początku należy jednak sobie odpowiedzieć na pytanie, co to jest San Pedro, o co tutaj chodzi? No cóż, moi drodzy, San Pedro według Wikipedii jest to dzielnica w Los Angeles, czyli jesteśmy w Kalifornii. Mamy Miasto Aniołów i dzielnicę nazywaną dzielnicą robotniczą. W dużej mierze wpływ na gospodarkę ma przemysł rybny. Do San Pedro należy port, w którym pracuje wiele osób przy łowieniu ryb. Tutaj zapewne, jeżeli ktoś ma okazję spojrzeć w ekran, pojawia się widok z lotu Ptaka, czyli nasza mała wycieczka po San Pedro. W tej też dzielnicy mieszka ponad 80 tysięcy mieszkańców, co jest całkiem wysokim wynikiem, i nie od dziś mówi się jednak o tym, że dzielnica jest przeludniona. Mimo tego, jako ciekawostkę, mogę Wam powiedzieć, że w 2017 Roku, pomimo tego przeludnienia, pomimo różnych problemów, z którymi borykają się współcześni ludzie, to w 2017 roku San Pedro wygrało konkurs na dzielnicę roku w Los Angeles, czyli no jest to spore wyróżnienie. Miejsce sprawia więc pozytywne wrażenie, ale czy na pewno? No właśnie, żeby przyjrzeć się bliżej San Pedro, żeby poznać jego historię, to należy przenieść się do roku 1988. Mamy rok 1988, a życie rodziny Hernandez wydaje się pozornie zwyczajne. Jackie jest 23-letnią żoną i matką. Kobieta ma dwuletniego synka Jamie'ego, który jest dla niej całym światem. Jackie ma również męża, Ala, Ala Hernandeza które niestety od jakiegoś czasu nie układa się najlepiej. Wiecie, atmosfera w domu wydaje się napięta niczym plandeka na żuku. Hernandezowie e, nie potrafią się ze sobą dogadać. Mieszkają w Los Angeles e, w przyczepie kempingowej. Jackie i mąż e, pracują na kilka etatów, starają się łączyć pracę z domem, co wcale nie jest takie proste, bo jak wiadomo, nie od dziś życie w Los Angeles kosztuje naprawdę dużo, a do tego pod koniec 1988 roku okazuje się, że Jackie znów jest w ciąży, spodziewa się drugiego dziecka. Właściwie to Hernandezowie spodziewają się drugiego dziecka. Dla wielu osób byłaby to dobra nowina, ale w małżeństwie Hernandezów układa, że teraz gorzej. Wbrew pozorom, informacja o ciąży wywołuje jeszcze większe napięcia. Mąż rzeki nie jest w ogóle zainteresowany rodziną, najwyraźniej ma inne priorytety, a do tego też dochodzą problemy finansowe. 23 latka czuje, że dłużej nie da rady przebywać pod jednym dachem ze swoim mężem i w przyczepie, która kompletnie jej się nie podoba. Tym samym pod koniec 1988 roku, będąc w piątym miesiącu ciąży, Jackie podejmuje niezwykle ciężką, ale również niezwykle odważną decyzję. Kobieta postanawia odejść od męża, zabierając ze sobą dwuletniego syna. Jackie uważa, że w ciąży tym bardziej potrzebuje ciszy i spokoju. Do tego jej zdaniem mieszkanie w centrum Los Angeles nie jest kompletnie opłacalne. Kobieta ma zapał do pracy, ma ambicje, młoda matka zaczyna rozglądać się więc z zamieszkaniem do wynajęcia i tak też trafia na mały, przytulny domek w dzielnicy San Pedro. Dla tych, którzy nie widzą, był to dwupiętrowy domek niewielkich rozmiarów. Właściwie to może dwupiętrowy to jest za dużo powiedziane, bo w wielu źródłach nazywany jest bungalowem. Być może z tego względu, że drugie piętro przypomina raczej strych i ten strych z pewnością tam był. Wiemy, że był strych, że ten strych nie należał do miejsc, w które chciałoby się trafić. Zresztą do tego coś przejdziemy później. Tak czy inaczej dom był wystarczający dla Jackie i dzieci, właściwie to póki co dwuletniego syna, no ale wkrótce rodzina miała się powiększyć. Dodatkowo wynajem wydawał się bardziej opłacalny i korzystny. Jackie sądziła, że jest to dużo lepszy biznes niż mieszkanie w przyczepie w centrum. Wkrótce kobieta wraz z synem wprowadzają się do nowego miejsca. Mimo ciąży Jackie dużo pracuje, wie, że od teraz musi utrzymać siebie i dzieci. Tak też 23-latka zaczyna stawiać na siebie, chodzi do szkoły wieczorowej, aby podwyższyć swoje kwalifikacje i liczy na to, że z czasem wszystko się ułoży, będzie miała lepsze zarobki, będą dzieci, da radę je utrzymać, da radę utrzymać siebie. Kobieta jest inteligentna, błyskotliwa, charyzmatyczna, szybko poznaje sąsiadów i zaprzyjaźnia się z Susan Castandy, kobietą, która mieszkała na tej samej ulicy i często siebie odwiedzały. Suzan wiedząc o ciężkiej sytuacji Jackie, pomaga jej w opiece nad synem i okazuje się dla niej ogromnym wsparciem, nie tylko wsparciem takim w opiece, ale również wsparciem emocjonalnym. Nowy dom pozornie wyglądał na przytulny. Zresztą jak miałam okazję oglądać zdjęcia i wy pewnie też, to pierwsze co mi się nasuwa na myśl, to jest właśnie myśl, że jest on przytulny. Natomiast Jackie od samego początku czuła się w nim trochę nieswojo. Kobieta miała problemy ze snem, ponieważ ciągle słyszała jakieś niepokojące dźwięki, wiecie, pukanie, stukanie, odgłosy kroków, czyli standardowy początek nawiedzonych miejsc. 23-latka jednak nie wierzyła w duchy, więc zignorowała wszystkie odgłosy. Tłumaczyła sobie tak samo jak wszyscy, że dom jest stary, wymaga remontu, stąd pewnie te wszystkie dźwięki. Niestety to był dopiero początek. Pewnego dnia, gdy Jackie siedziała w domu razem ze swoją koleżanką, na ich oczach poruszył się kubek, w którym trzymane były długopisy. Zakładam, że obie kobiety miały oczy niczym sarne na autostradzie, ale z drugiej strony człowiek zawsze stara się znaleźć jakieś logiczne wyjaśnienie, jakieś przyziemne wyjaśnienie, więc Jackie uznała, że musiał zawiać mocniej wiatr, chociaż wiecie, wszystkie okna i drzwi były zamknięte, no ale wiatr musiał mocniej zawiać. Wiecie, no, kobieta była w tamtym momencie samotną matką w ciąży i miała większe zmartwienia niż duchy, więc skrupulatnie starała się ignorować niepokojące sygnały, których wcale nie brakowało. Jackie miała wrażenie, jakby za każdym razem w domu ktoś był jeszcze poza nią, poza nią i poza synem. Zresztą nie tylko Jackie miała takie odczucia, że coś jest nie tak, że czuje jakąś obecność. Młoda matka zatrudniała od czasu do czasu opiekunki do dziecka. To były dwie młode dziewczyny z sąsiedztwa, wiecie, takie 16 lat miała jedna, druga nie wiem, no ale też była nastolatką, miały takie niskie stawki, w sumie przychodziły na, na kilka godzin, jeżeli była taka potrzeba i tak to wyglądało. Jednak obie, Darlin i Tina, powiedzą później, że kilka razy były świadkami niepokojących incydentów. Darlin wspomni, jak chciała pójść do pokoju małego Jamie'ego, zobaczyć, czy wciąż śpi i czy wszystko jest w porządku, gdy nagle, będąc już u progu drzwi, usłyszała złowrogi męski głos, który powiedział jej: Nie wchodź tutaj. Sytuacja była tak realna i tak straszna, że Darlin rzeczywiście nie weszła do sypialni chłopca i poczekała, aż Jackie wróci do domu. Wtedy dopiero tam weszła. Druga opiekunka wiele razy widziała, jak drzwi od pokoju Jamie'ego same się otwierają i zamykają. E, powiedziała o tym nawet Jackie, ale ani Jackie, ani ona nie wiedziały, co z tym zrobić, nie wiedziały, w jaki sposób to logicznie wyjaśnić. Cała ta sytuacja była niepokojąca, ale z drugiej strony zawsze znajdą się jakieś próby wyjaśnienia o treści: e, drzwi były źle przymocowane, wiał wiatr, coś tam się zepsuło w tych drzwiach. Człowiek stara się znaleźć logiczne wyjaśnienie. To jest bardzo dobre, bo logiczne wyjaśnienia zazwyczaj są prawidłowe. Chociaż, tak jak w przypadku Jackie, mamy okazję dowiedzieć się, że jednak nie zawsze. Młoda matka czuła się z tym wszystkim nieswojo, ale przecież nikogo nie widziała i nie wierzyła w duchy. Musiała jakoś sobie to inaczej wyjaśnić. Jackie, chcąc jednak poczuć się trochę raźniej, przygarnęła kota. I pewnie, jak wiecie, zwierzęta bardzo często wyczuwają paranormalną energię. Często albo reagują w sposób emocjonalny, psy szczekają, koty się puszą, albo miałczą. Z drugiej strony też są takie momenty, bo to już kwestia jest indywidualna każdego zwierzaka, ale czasami po prostu patrzą się w jeden punkt, mimo tego, że nic tam nie ma i mimo tego, że nigdy wcześniej tak zwierzaki się nie zachowywały. I podobnie było z kotem Jackie, który każdej nocy biegał po domu i próbował coś złapać, chociaż niczego tam nie było. I znów można próbować to jakoś wytłumaczyć, że może jednak była tam mysz, że może był tam jakiś robak, którego Jackie nie zauważyła. Jednak biegający kod ciągłe skrzypienie sprawiały, że kobieta będąc już w wysokiej ciąży coraz częściej nie mogła zasnąć, miała problemy ze snem. I w pewnym momencie Jackie miała wrażenie, że wieczorami słyszy szepty dochodzące ze strychu. To było tak realne, że kobieta nawet zaczęła się martwić o swoje zdrowie. Była w ciąży i zastanawiała się, czy może jej stan mógł wywołać halucynację. Nie jest to coś częstego. Nie wiem nawet, czy z punktu medycznego jest to możliwe. Pewnie tak, bo okazuje się, że w medycynie wszystko jest możliwe. No ale to było na tyle realne, na tyle prawdziwe, że Jackie znów próbowała szukać jakiegoś przyziemnego, logicznego wyjaśnienia, i w momencie, kiedy nie potrafiła go znaleźć, to zaczęła myśleć, że to może z nią coś jest, że to może ona traci zmysły, może ona słyszy dźwięki, których wcale nie ma. Mimo tego kobieta czuła, że coś jest nie tak i nie mogła pozbyć się tego wrażenia, ale dopiero wprowadziła się do nowego miejsca. Wiecie, znalazła pracę, miała pomocną sąsiadkę, nie chciała kolejnej przeprowadzki, tym bardziej, że zbliżał się termin porodu. I tak też w kwietniu 1989 roku na świat przyszła córka Jackie, której kobieta dała na imię Samantha. Niestety po porodzie wszystkie niepokojące incydenty wcale nie ustały. O ile Jackie wcześniej tłumaczyła to ciążą, jakąś nadwrażliwością na, na dźwięki, może też na zapachy, bo w domu ciągle się unosił nieprzyjemny zapach. Jednak po porodzie zaczęło się robić coraz poważniej. Pewnej letniej nocy w 1989 roku Jackie z krzykiem i płaczem przybiegła do domu swojej przyjaciółki Susan. Na rękach miała dwoje dzieci, był środek nocy i rozemocjonowana kobieta krzyczała, że ktoś jest w jej domu. Jackie opowiedziała, że obudziła się w nocy i chciała iść do łazienki. no Często się to zdarzało, normalna sytuacja. Wtedy też przy okazji, skoro się obudziła, chciała też zajrzeć do sypialni dzieci. I w tamtym właśnie momencie Jackie zauważyła mężczyznę z upiornymi oczami. Człowiek ten był bardzo blady, jego twarz wydawała się stara. Siedział bez ruchu na skraju piętrowego łóżka i jedynie patrzył prosto na Jackie. Mężczyzna ubrany był we flanelową koszulę. Swoją drogą, gdy studiowałam informatykę, to był taki stereotyp o typowym informatyku z flanelową koszulą. Coś w tym jest, chociaż wątpię, by mężczyzna, którego widziała Jackie, był informatykiem. Ale kto wie? Tak czy inaczej, kobieta nie zdążyła nawet niczego powiedzieć. Zamurowało ją, w pokoju siedzi jakiś mężczyzna, który jest w 100% realny. Jednak po chwili, zanim Jackie zdołała cokolwiek wypowiedzieć, ten człowiek zniknął. Mrugnęła, i już go nie było. Mimo tego młoda matka sądziła, że może ten człowiek gdzieś poszedł, może wciąż gdzieś jest, dlatego obawiała się wracać do domu, obawiała się o bezpieczeństwo swoje i dzieci, więc jedyne co zdołała zrobić, no to pobiec z krzykiem do swojej sąsiadki. Gdy obie kobiety, Susan i Jackie wróciły do domu, no to oczywiście nikogo tam nie było. Jednak mimo tego, mimo e, sytuacji, która wygląda mało logicznie, która wygląda irracjonalnie, wyobraźcie sobie taką sytuację, że w środku nocy e, sąsiadka do was puka, przybiega, krzyczy, płacze, mówi, że ktoś jest w jej domu. Okazuje się, że nikogo tam nie ma. I nie jest to pierwszy taki incydent, gdy sąsiadka słyszy jakieś głosy, dźwięki, których tak naprawdę nie ma. No, co byście pomyśleli? Myślę, że rzeczywiście pierwszą reakcją jest to, że może sąsiadka ma jakieś problemy emocjonalne, e, może jej się to wszystko wydaje, ale co ciekawe, Susan wcale tak nie uważała, to nie była jej pierwsza myśl. Sąsiadka już wcześniej, będąc w domu Jackie, czuła niepokój i ona również kilka razy słyszała dziwne dźwięki, których powodu nie mogła wyjaśnić. To właśnie Suzan zaczęła sugerować Jackie, że być może dom jest nawiedzony i należy jakoś to zbadać. Do młodej matki zaczęły docierać wszystkie te sytuacje, zaczęła w ogóle docierać do niej powaga sytuacji i trochę zmieniła swoje nastawienie do rzeczy paranormalnych. Wcześniej Jackie była osobą bardzo przyziemną, prozaiczną, nie wierzyła w takie rzeczy, ale z drugiej strony nie widziała innego wyjaśnienia na to, co dzieje się w jej domu. I o ile ona jedyna by słyszała te wszystkie dźwięki, widziałaby jakieś rzeczy, których nie mają miejsca, no to mogłaby pomyśleć, że rzeczywiście jest ona chora. No ale skoro sąsiadka, skoro opiekunki również czuły niepokój będąc w tym domu, to coś chyba było na rzeczy. Jackie zainteresowana tematem uznała, że należy skorzystać z porady księdza. Przed tym jednak postanowiła powiedzieć o swoich doświadczeniach właścicielowi domu. I co ciekawe mężczyzna uznał, że rozumie sytuację jak najbardziej. Później zresztą okaże się, że wcześniejsi lokatorzy mieli podobne odczucia i żaden z nich nie wytrzymał w tym domu dłużej niż Pół roku, więc chyba Jackie szła na rekord. W każdym razie właściciel mieszkania postanowił pójść razem z Jackie na spotkanie z księdzem i duchowni zgodzili się odwiedzić dom i sprawdzić, czy wszystko jest w porządku i jak to wygląda. Do spotkania oczywiście doszło, tyle że Jackie bardzo niemiło wspomina całą sytuację i całe spotkanie z duchownymi. Już duchy wydawały się milsze niż księża, którzy uznali, że to syn kobiety jest opętany, ponieważ zaczął płakać na ich widok. Dodatkowo Jackie trzymała w akwarium taką ozdobną plastikową czaszkę i jeden z księży uznał, że to dlatego się wszystko dzieje i właściwie to kobieta jest sama sobie winna, skoro trzyma takie rzeczy, skoro jej syn płacze na jej widok, no to coś jest nie tak i to ona jest złą matką i źle wszystko pokierowała. A oczywiście tam machnęli kadzidłem z dwa razy i na burmuszeni wyszli. Jakby tego było mało, już kolejnego dnia z prędkością światła do domu Jackie zapukała opieka społeczna wezwana przez duchownych, dokładnie tak Księża doszli do wniosku, że Jackie wymyśla i jest chora emocjonalnie, albo ewentualnie wciąga kurz z parapetu, czy coś w tym stylu, no, bierze jakieś substancje. Obieka społeczna, która została wezwana, musiała zbadać sprawę musiała mimo wszystko potwierdzić lub zaprzeczyć tym podejrzeniom. No i po całej wizycie, po, po rozmowach z Jackie. Doszli do wniosku, że kobieta niczego nie bierze i że rzeczywiście ma ona problemy, ale niekoniecznie są to problemy natury emocjonalnej. Nie zmienia to jednak faktu, że młoda matka poczuła, że nikt jej nie wierzy i że nikt nie może jej pomóc. Skoro poszła do ludzi, którzy mieli jej pomóc, a ci w zamian za to nasyłają na nią opiekę społeczną, no to Jackie czuła się z tym wszystkim wyjątkowo kiepsko. Widząc to wszystko, sąsiadka i koleżanka Suzan swoją drogą mocno zafascynowana zjawiskami paranormalnymi, zaczęła szukać ludzi, którzy pomagają w takich przypadkach. Kogoś, kto działa w sposób niekonwencjonalny. I właśnie tak, kobiety trafiły na badacza zjawisk paranormalnych doktora Barego Tafa. Jako ciekawostkę mogę wam powiedzieć, że Bary pomagał w kręceniu filmu Damon House, który powstał na podstawie historii rodziny Amons, o której mówiłam wam tydzień temu. Każdy razie mężczyzna miał doświadczenie w tego typu przypadkach. Badał ponad 4 tysiące tego typu spraw i wiele razy wypowiadał się medialnie na temat zjawisk paranormalnych. Zresztą on miał tytuł doktora, napisał książki na podstawie swoich badań, pracował na Uniwersytecie Kalifornijskim. No to był człowiek bardzo inteligentny, wykształcony. Dla wielu osób Doktor Barry jest autorytetem i również dla Jackie w 1989 roku wydawał się ostatnią deską ratunku. Kobieta skontaktowała się z badaczami zjawisk paranormalnych w sierpniu, i wtedy też bary wraz z całą ekipą, profesjonalną ekipą, przyjechali do domu Jackie, aby przyjrzeć się sprawie. Doktor Bare miał profesjonalny sprzęt i był gotowy rozwiązać zagadkę. Już od samego początku mężczyzna był w stanie stwierdzić, że sprawa jest poważna i nie ma mowy o oszustwie. Warto też zaznaczyć, miałam okazję czytać wypowiedzi doktora Barego i według jego wspomnień, według tego co mężczyzna doświadczył, to naprawdę wiele osób oszukuje w tego typu historiach. On zbadał ponad 4000 przypadków i duża część z nich okazała się mistyfikacjami. Ale Bary miał pewność, że w przypadku Jackie tak nie jest. Z domu unosił się dziwny, nieprzyjemny zapach, a na strychu słychać było niepokojące dźwięki, chociaż ich źródła nie znaleziono. Doktor Barry wraz ze swoją ekipą w pierwszym etapie wysłuchali Jackie, a następnie postanowili sfotografować cały dom. O ile pierwsze piętro wydawało się dość normalne, o ile można tak powiedzieć, o nawiedzonym domu, to atmosfera na strychu była istnie paranormalna. Ciągle dochodziły stamtąd jakieś niewyjaśnione dźwięki, a Jackie powiedziała, że kilka razy będąc tam widziała unoszące się głowy bez ciała, dokładnie tak głowy. O ile nie brzmi to realistycznie, to jednak rzeczywiście na strychu było dość niebezpiecznie. Pomocnik doktora Barego i jednocześnie fotograf Jeff Whitcraft był sceptycznie nastawiony do całej sprawy, on no, Trochę wierzył w kwestie paranormalne, trochę nie. On tam bardziej przychodził fotografować, był pomocnikiem, pracował, no ale nie przekonywała go ta historia na samym początku. Jednak w trakcie robienia zdjęć na strychu, w pewnym momencie jego aparat wypadł z rąk, a on sam poczuł uderzenie, jakby popchnął go człowiek, chociaż fizycznie nikogo tam nie było. Mimo tego Jeff zobaczył trzy błyski i gęstą masę, która powoli zniknęła. Mężczyzna twierdzi, że na zdjęciu udało się uchwycić jedno z tych błysków. Postaram się Wam w tym momencie wkleić zdjęcie. No, wygląda to jak taka kula światła, trochę mi to przypomina reflektory od samochodu. Zależy w jaki sposób się to interpretuje. No cóż, po tym zdarzeniu cała ekipa uznała, że wolą spędzić noc w hotelu, chociaż początkowo mieli to zrobić w domu. Tak czy inaczej, Jackie zwróciła uwagę na jeszcze jedną rzecz. Wokół jej domu było kilka kałuż, które zdaniem kobiety nie powstały wcale od deszczu. Woda ta nie przypominała tej deszczowej, a kałuże były zbyt gęste i miały dziwny, lekko żółty kolor. Jackie powiedziała też, że taka sama substancja kilka razy została przez nią znaleziona w kuchennych szafkach i zdarzały się też momenty, gdy podobna ciecz spływała z jej ścian w domu. Brzmi to bardzo dziwnie: jakaś niezidentyfikowana masa, ciecz znajduje się przed domem, spływa ze ścian, jest w szafkach kuchennych. No ale badacze zdecydowali się w takim razie zebrać próbki substancji do analizy i zobaczyć, co to w ogóle jest. I wiecie co? Okazało się, że wokół domu Jackie i w jej kuchni znajdowało się osocze z krwi. Dokładniejsza analiza wykazała, że materiał ten należał do mężczyzny, który w swoim organizmie z całą pewnością miał dużo jodu i miedzi. Takie znalezisko było bardzo poważne i należało to zgłosić na policję. Jackie była nawet przesłuchiwana w tej sprawie, ale nie miała pojęcia, skąd coś takiego wzięło się w jej wynajmowanym domu. Co więcej, Jackie twierdziła, że ta substancja pojawiała się w jej domu bardzo często. Wiecie, momentami wypływała ze ścian. Rozumiecie, ludzkie osocze wypływa ze ścian. Pojęcia nie mam, czy można to w ogóle wyjaśnić w jakiś przyziemny sposób. Chyba nie. Mimo to najgorsze dopiero miało nadejść. Ekipa podaczy zjawisk paranormalnych, prowadzona przez doktora Barego przybyła do domu Jackie 4 września 1989 roku. Lekko przerażeni, ale gotowi do dalszych działań. Kobieta od samego wejścia powiedziała, że sytuacja robi się coraz gorsza. W jej domu pojawiały się jasne punkty światła, które po chwili rozpadały się. Wyglądało to niczym takie białe, jasne kule. Zarówno ekipa badaczy, jak i Jackie uchwyciła te punkty na zdjęciach. Postaram się Wam je wkleić. Wygląda to właśnie jak takie reflektory i ciężko zrozumieć, co to w ogóle jest. Według Jackie 4 września nastało apogeum tych paranormalnych zjawisk. Przedmioty miały unosić się w powietrzu, a zabawki i dzieci były rzucane przez jakąś niewidzialną siłę. I interesujące w tym wszystkim jest to, że w 1997 roku z zebranych wcześniej materiałów ukazał się dokument nakręcony przez ekipę doktora Barego. Ja wam oczywiście ten dokument podlinkuję, myślę, że warto go obejrzeć. Te wszelkie punkty świetlne, niepokojące incydenty zostały tam nagrane, zostały uchwycone na kamerze. Przynajmniej niektóre z nich, bo później cała ekipa filmowa powiedziała, że niestety sprzęt momentami odmawiał posłuszeństwa. Najbardziej przerażający jest jednak fakt, że podczas zbierania dowodów 4 września. Fotograf Jeff Whitcraft, ten sam, któremu wcześniej przywrócono aparat, został w pewnym momencie zaatakowany przez niewidzialną siłę. Coś lub ktoś, ale raczej coś, założyło mu na szyi sznur do prania i związało. Mężczyzna nie mógł złapać oddechu, na szczęście w porę pomogli mu koledzy. Zdjęcia z tego zdarzenia są też dostępne w internecie. Wiecie, pomocni koledzy zanim go zdjęli, no to najpierw zrobili fotki. Na przestrzeni lat zdjęcia te były wielokrotnie analizowane, badane, no bo część osób uważa, że wszystko zostało upozorowane, co byłoby rzecz jasna fizycznie możliwe, ponieważ widać mężczyznę, który znajduje się na takiej belce, rzeczywiście coś jest zawiązane do jego szyi, ale niektórzy twierdzą, że on mógłby się na tej belce nogami przytrzymywać i tak można było zrobić zdjęcie. Myślę, że tutaj albo się te zdjęcia pojawią, albo Wam też je podlinkuję. Możecie to sami ocenić. Jestem ciekawa Waszego zdania. Tak czy inaczej, większość osób sądzi, że upozorowanie takiego zdjęcia byłoby zbyt niebezpieczne i nikt raczej by tak nie ryzykował. Po tych wydarzeniach na czole córki Jackie, małej Samanty, Pojawił się czerwony odcisk, takie znamie na środku czoła. I to właśnie przelało czarę goryczy. Jackie nie mogła pozwolić na atakowanie jej dzieci. Jesienią 1989 roku kobieta i jej mąż, z którym była w separacji, postanowili dać sobie jeszcze jedną szansę. Właściwie to Jackie wyciągnęła rękę do swojego męża, wiedząc, że nie da rady dłużej siedzieć w tym domu, a też jej zarobki nie były na tyle dobre, aby mogła wynająć coś lepszego i utrzymać siebie i dzieci. Dlatego też małżonkowie znów razem zamieszkali w nadziei, że wszystko jakoś się wyjaśni i paranormalne incydenty znikną. Początkowo rzeczywiście tak było. Małżonkowie zamieszkali w przyczepie pod Los Angeles i kilka pierwszych tygodni wydawało się, że wszystko jest w porządku. Niestety nie trwało to długo. Jackie i Al nie mogli się dogadać, nie mogli dojść do porozumienia, i ostatecznie mężczyzna zdecydował się odejść od żony, zostawiając ją i dzieci w przyczepie, czyli dołączył do grona ojców, co wyszli po mleko i nigdy już nie wrócili. Jackie była zdenerwowana całą sytuacją, jednak co gorsze, no, znów została sama z dziećmi, i właśnie w tym momencie niepokojące incydenty powróciły. Kobieta znów słyszała szepty, niepokojące dźwięki. Pewnego dnia, gdy sąsiedzi pomagali przenieść stary telewizor do szopy, na ekranie tego telewizora wyświetlił się obraz przedstawiający mężczyznę w flanelowej koszuli. Świadkami tego byli sąsiedzi, a sprzęt nie był podłączony do prądu. I wtedy na widok tego mężczyzny Jackie krzyknęła i wiedziała, że duchy wróciły. Co więcej, na ekranie miał być ten sam mężczyzna, którego ona wcześniej widziała w domu w San Pedro. To oznaczało już tyle, że nadprzyrodzone byty nie były wcale częścią domu w San Pedro, ale podążały za nią. I moi drodzy, takie przypadki zdarzają się wyjątkowo rzadko, ale najwyraźniej Jackie miała coś, co przyciągało zjawiska paranormalne, coś, co sprawiło, że byty z domu związały się z nią do tego stopnia, że postanowiły za nią iść. Nie wyglądało to dobrze. Kobieta znów słyszała niepokojące odgłosy, nie mogła spać, a pewnego dnia na materacu pojawiły się trzy wypalone dziury. To było łóżko córki Jackie, więc kobieta, tym bardziej obawiała się o przyszłość dzieci, obawiała się o swoje bezpieczeństwo. Samotna matka po raz drugi więc kontaktowała się z doktorem Barym i jego ekipą z prośbą o pomoc. Sam Barry nie mógł przyjechać z powodów problemów rodzinnych, ale przyjechał za to Jeff Whitcraft, czyli ten fotograf, który już dwa razy został zaatakowany i którego najwyraźniej ta siła wyjątkowo nie lubiła. Najpierw wyrwano mu aparat z ręki, później prawie zginął. Mimo tego Jeff zgodził się przyjechać do Jackie. Nie wiedząc dokładnie, co dalej robić, cała ekipa wraz z Jackie postanowiła użyć tablicy Ouija, czyli jest to tablica, która. W odpowiednich warunkach, w odpowiednich sytuacjach pozwala na kontakt ze światem paranormalnym. Tyle, że od razu chciałam Wam powiedzieć, że należy uważać na, na taką tablicę, na używanie jej. Są miejsca, w których kategorycznie nie wolno jej używać, takie jak cmentarze czy szpitale. Dodatkowo też należy przestrzegać pewnych zasad bezpieczeństwa, ponieważ są przypadki, gdzie demoniczne byty mogą się podawać za duchy Waszych bliskich zmarłych, i bardzo często w ten sposób próbują one. Dostać się do świata rzeczywistego. Należy na to szczególnie uważać i z duchami na samym końcu należy się żegnać. Całe zajście ekipa badawcza chciała nagrać, jednak okazało się, że od początku jest problem z włączeniem kamery. Ostatecznie udało się jednak e, nagrać dźwięk i dialog między badaczami a duchem zresztą powstała też później transkrypcja stąd mniej więcej wiemy, jak ten kontakt wyglądał. Więc tak, na samym początku, kiedy badacze skontaktowali się z duchem, duch im odpowiedział, że jest tam, to jeden z badaczy zapytał, czy umarłeś w domu w San Pedro? Na co duch odpowiedział nie. Gdzie w takim razie umarłeś? zapytali badacze. Duch odpowiedział krótko: Zatoka San Pedro. Czy utopiłeś się? zapytali badacze. Odpowiedź brzmiała: nie, zostałem utopiony. Czy mieszkałeś w takim razie w domu w San Pedro? znów zapytali badacze. Nie, mój morderca tam mieszkał. Poza tym duch miał ujawnić, że urodził się w 1912 roku i od 60 lat jego dusza znajduje się między światem żywych i umarłych. Badacze przy okazji zapytali, dlaczego duch tak bardzo nie lubi Jeffa Whitecrafta i dlaczego go zaatakował. Wtedy też siła paranormalna miała odpowiedzieć, że Jeff przypomina mu sprawcę i robi to, by żywić się jego energią. Ostatecznie pytanie brzmiało: Czy w pokoju znajduje się ktoś, kogo nienawidzisz? Duch wymówił jedynie słowo Jeff. I w tym samym momencie krzesło, na którym siedział mężczyzna, uniosło się do góry, a Jeff uderzył głową o sufit, po czym stracił przytomność. Niestety tego zdarzenia już nie nagrano, ponieważ kamery, mimo starań, nie zostały włączone. Zarejestrowała się jedynie rozmowa między duchem a badaczami, tyle że ta rozmowa wyglądała w ten sposób, że duch porozumiewał się za pomocą tablicy Ouija. Tym samym, no, nie była to taka transkrypcja, w której słychać głos jednej i drugiej ze stron. Mówię o tym z tego względu, że dla sceptyków nie jest to wystarczający dowód. No tak czy inaczej, kontakt z duchem sprawił, że zarówno Jackie, jak i badacze zaczęli szukać informacji na temat ducha. Czy rzeczywiście powiedział on prawdę? Jackie stwierdziła, że starszy mężczyzna, którego widziała w pokoju dzieci na telewizorze, zapewne jest sprawcą, a duch, z którym się skontaktowali, to ofiara. Obie dusze zamieszkały w domu San Pedro, a potem przemieszczały się wraz z Jackie. Próbując yy, przeszukać sprawy utonięć w zatoce San Pedro, znaleziono sprawę marynarzy. Hermana Hendriksina. Mężczyzna miał ranę głowy, a przyczynę zgonu określono jako utonięcie. Władze jednak ustaliły, że mężczyzna spadł z klifu i w ten sposób znalazł się w wodzie, tracąc przytomność i następnie umierając. No nie zgadzało się to z tym, że, że ktoś celowo trzymał mu głowę pod wodą, ale z drugiej strony nigdy nie było to badane pod tym kątem, więc również takiej wersji nie można wykluczyć. Mimo tego nie zgadzała się data urodzenia marynarza. Duch powiedział, że urodził się w 1912 roku, a marynarz był o 10 lat starszy. Chociaż to nie wydawało się rozwiązaniem, Jackie próbowała więc poznać chociaż tożsamość drugiego odłucha, czyli sprawcy. Zdecydowała się porozmawiać ze starszymi mieszkańcami San Pedro i ustalono, że wcześniej w domu mieszkał, a tym samym też wybudował ten dom mężczyzna o imieniu i nazwisku John Damon. Jeśli jest to człowiek, którego znalazłam na stronie Find a Grave, to wychodziłoby na to, że on się urodził w 1846 roku i zmarł w wieku 67 lat, czyli w 1913 roku. To znów nie zgadzało się z rzekomą wersją ducha, ale za to zgadzało się imię i nazwisko, a sam John Damon pochowany jest na cmentarzu San Pedro. Oczywiście nie twierdzę, że w całym, całej dzielnicy i w ogóle w całym mieście jest tylko jeden człowiek o takim imieniu i nazwisku, ale też dotarło do informacji, że dom został wbudowany na przełomie wieków, czyli dokładam, że gdzieś na początku XX wieku i znów no, wypadałoby to na lata, kiedy John Damon no, żyłby i byłby w stanie wybudować Wiosną 1990 roku sama Jackie zdecydowała się przeprowadzić własne śledztwo i znów przyjechała do San Pedro, w nadziei, że znajdzie jakąś odpowiedź. Wtedy też jej oczom, według słów Jackie, miała ukazać się ta sama kula światła, którą kobieta widziała już wcześniej. Kula zaczęła prowadzić Jackie na cmentarz i zatrzymała się przed nagrobkiem Johna Daimona, Następnie zniknęła. Ja widziałam zdjęcie tego nagrobka, tyle że nie wiem, czy te zdjęcia są niewyraźne po prostu ja nie znalazłam wyraźniejszych zdjęć. Postaram się Wam też je tutaj wstawić albo podlinkować, natomiast nie widzę na nich daty urodzenia, więc nie wiem, czy to jest ten sam John Damon, czy może jest to ktoś inny. Od tego jednak momentu duch przestał nawiedzać Jackie i jej zdaniem było to pożegnanie. Kobieta wspomina, że ten bardziej złośliwy duch, który rzekomo był ofiarą Johna Damona, wkrótce również zniknął. Zastanawia mnie tylko to, dlaczego duch ofiary był taki złośliwy, próbował zaatakować Jeffa i wydawało się, że to on ma większą siłę. Co jeżeli w takim razie zły duch celowo przedstawił historię w niewłaściwy sposób? Co jeżeli na przykład to on był sprawcą, a John Damon był ofiarą? Starszy mężczyzna umarł w 1913 roku, a duch podał swoją datę urodzenia jako 1912. Jest to oczywiście pewna różnica, no ale reszta dat utonięć i zgonów nie pasuje do opisu, więc wydaje mi się, że to jest najbardziej zbliżona data. Ciekawe jest to, że osoby badające tę sprawę i związane z tym domem przez długi czas odczuwały spotkanie z paranormalną siłą. Badacze przez kolejne lata miewali koszmary, a w ich otoczeniu działy się paranormalne incydenty. Mimo wszystko Jackie Hernandez w wywiadzie dla Los Angeles Times uznała, że uważa całe doświadczenie za niezwykłe i jest to coś, co tylko nieliczni mogą doświadczyć. Kobieta ułożyła sobie życie, skończyła szkołę i ostatecznie pracowała jako kierownik biura w firmie księgowej, więc jest to bardzo ciekawa sprawa. Myślę, że historia Jackie ogólnie jest jedną z bardziej interesujących historii. Część osób próbuje całą sprawę podważyć, twierdzą, że jest to mistyfikacja, no ale z drugiej strony, jeżeli mamy badacza z takim autorytetem jak dr Barry, który zbadał tyle spraw, który nakręcił filmy, który napisał książki, no to jest raczej mało prawdopodobne, że zrobiłby on tak duży ruch jak nakręcanie dokumentu o sprawie, w którą by nie wierzył. Wiele osób zwraca też uwagę na to, że. Duchy zaczynały atakować w momencie, kiedy stan emocjonalny Jackie był kiepski i gdy w jej życiu działy się nieprzyjemne rzeczy, takie jak rozstanie z mężem. Za pierwszym razem, kiedy przyprowadziła się ona do domu, no to była w trakcie rozstania ze swoim mężem, była w ciąży, miała problemy finansowe. Później, kiedy na nowo zeszła się z Alem, przez jakiś czas ta siła ustała i wróciła znów w momencie, kiedy mąż od niej odszedł. Jest to bardzo ciekawe zjawisko. I można z tego wyciągnąć przeróżne wnioski. Moi drodzy, jestem zainteresowana tym, co wy o tym sądzicie. Jakie jest wasze zdanie? Jeżeli ktoś zna jakieś fakty, informacje na temat tej sprawy, do których nie udało mi się dotrzeć, to będę bardzo wdzięczna za podzielenie się nimi w komentarzu. Bardzo dziękuję, że jesteście, że wysłuchaliście tej historii. Przypominam wam o mailu, na którego możecie pisać swoje paranormalne sprawy, a wkrótce pojawią się one na tym kanale. Raz jeszcze dziękuję, że jesteście. Mam nadzieję, że ten kanał będzie się jakoś rozwijał. O kolejnych podcastach będę Was informować. Tak jak mówiłam, e, powinny się one pojawiać we wtorki albo w czwartki. E, skłaniam się ku wtorkom, ale zobaczę jeszcze, jak mi idzie prowadzenie dwóch e, podcastów i jak sobie z tym radzę. E, dziękuję raz jeszcze i do usłyszenia niedługo.